Czas naprawdę, Tomasz Gdula, Łukasz Żygadło, witam serdecznie, dyrektor, redaktor naczelny TVP3 Opole. To zaczynamy prostowanie rzeczywistości zakrzywianej przez media prezydenta Wiśniewskiego, ale zacznijmy od tego, o czym tam nie przeczytamy. Sebastian Paroń nikodem dyzma o polskiej polityki z nową funkcją i będzie... Kontrolował, bo przecież do tego nadaje się najlepiej. Chce mi się śmiać, naprawdę chcę mi się śmiać, ale sprawa nie jest śmieszna, tak naprawdę. Ja nie wiem, jak mam nazywać Sebastian P. czy Sebastian Paroń. Jak... Zależy w jakim kontekście. Tu jeszcze nie ma zarzutów, tu dopiero pracuje chyba na jakieś. Mm. Zobaczymy, czy, czy zapracuje, więc to możemy. on zabezpieczył jego majątek, prawda? Jakieś tam mieszkanie rzeczywiście jest zabezpieczone na poczet przyszłych kar, ale to za to, co nawywijał w Wiku. No właśnie. I to o to chodzi. No Dlatego został Sebastianem P. W pewnym momencie. I teraz tak. Sebastian P., człowiek, który no, gdyby wszystko było dobrze w Wiku, to by dalej w Wiku pracował, prawda? Jednak sam sam prezydent Arkadiusz Wiśniewski zdecydował się go z Wiku usunąć. Z funkcji wiceprezesa, z funkcji nie byle jakiej. Prezesa, nie byle jakiej, i nagle po, po dłuższym czasie pan Sebastian Paroń odnajduje się w Mosirze. I to cichutko, praca cichutko otrzymana, podobno. Bo takie są spekulacje. Specjalnie dla niego utworzona funkcja, żeby. I móc... odpowiedzi w tej kwestii akurat brak, czy to brak. stanowisko zostało utworzone, tak. czy nie? Tylko, że uzyskaliśmy z ratusza odpowiedź, że jest w Polsce zasada domniemania niewinności. Nikt Sebastiana Paronia jeszcze nie skazał, żaden sąd nie skazał, więc yy, może pracować. I... Jedna osoba powiedziała tak, że to jest mocny policzek, wręcz uderzenie w twarz dla urzędników Sopola, którzy przez lata w mieście pracują i takich możliwości nie mają. Tymczasem dla Sebastiana Paronia utworzona jest specjalna komórka. Co dziwne, w ratuszu jest komórka do spraw kontroli, która kontroluje instytucje miejskie. To po co jest w Mosirze dodatkowe stanowisko? Dosyć. Może to jest takie prezydenckie wotum nieufności wobec dyrektora Mosiru i jego współpracowników, że musi tam być taki ktoś specjalny, kto będzie im patrzył na ręce? Nie mam pojęcia, natomiast źle to wróży, źle to wróży samemu Mosirowi. Bardzo dobra instytucja. Bardzo ważna dla miasta. Wiele imprez organizowanych. Wiele, skórze, naprawdę. Tu trzeba pochwalić. Naprawdę dobra, dobra instytucja. I został tam wrzucony Sebastian Paran. Znaczy, Powiem tak, jeżeli już miałbym tutaj publicystycznie coś, coś powiedzieć, to jest to narympał danie pracy swojemu koleżce, żeby miał już co robić, bo już przesiedział tak długo na bezrobociu, że trzeba mu coś dać. Bo to jest przecież członek tej ekipy Wiśniewskiego. Jest z nim od samego początku. Natomiast nie ma chyba drugiej takiej kariery lokalnej, może nawet w polskim, w takim świecie polityczno-urzędniczym, żeby człowiek tak często zmienił pracę. I zajmuje się, jak sam powiedział, szeroko rozumianym doradztwem. Doradztwem, no przypomnijmy, doradca prezydenta, tak? Później był wiceprezes zakładu komunalnego. I jeszcze chyba wcześniej Centrum Wystawienniczo-Kongresowe. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe. Wiceprezes zakładu komunalnego. Później wiceprezes Wik, WIK-u. I tam afera na afera, miliony. Tak jest. I teraz wraca na stanowisko zwykłego urzędnika? Zwykłego, niezwykłego. Zwykłego, bo jednak kontrolującego. I teraz tak. Czy mamy w Polsce drugiego samorządowca, który ma dwa mieszkania w TBS? Nie mamy. A czy mamy samorząd, w którym zatrudnia się ludzi, wobec których prokuratura prowadzi postępowanie? Na stanowiskach kontrolingowych. Rzeczywiście, że jest to bardzo, bardzo rzadko spotykane. I, przypomnijmy, I przypominajmy o tym naszym widzom. W tych dwóch konkurencjach Arkadiusz Wiśniewski i Sebastian Paroń tak, są niewątpliwymi prezydent mistrzami prezydent Polski. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski człowiek, który ma na ustach praworządność, równość, uczciwość, jeżeli chodzi o jego interesy, interesy jego ludzi potrafi złamać wszelkie standardy bo to trzeba mówić. To jest złamanie wszelkich st standardów i policzek w twarz dla wszystkich urzędników, którzy ciężko pracują i na pewno, gdyby byli w sytuacji Sebastiana, Paronia nie otrzymaliby takiej pracy. Swój do swego ciągnie, bo kto jeszcze łamie wszelkie standardy w polskim życiu publicznym. Sławomir Nitras, który jest bohaterem artykułu w czasie na Opole. Mamy gazetę Mamy, krytycznego. Mamy gazetkę, mamy czas na Opole, który ukazał się w ubiegłym tygodniu. Oczywiście tutaj pan urzędnik grudnik ma swoje felietony, za chwilę do nich jeszcze przejdziemy. Natomiast co mamy? Co mamy w tym miejskim biuletynie, który powinien informować o miejskich sprawach? Proszę bardzo, cała Strona, konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej, czy Szerszej Koalicji Obywatelskiej z udziałem Sławomira Nitrasa i, i w ogóle nie hejtującego nikogo y, pana posła Witolda Zembaczyńskiego, Niżej wielkie oświadczenie prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, że nie zamierza kandydować do parlamentu. To już się zajmowaliśmy w tym ubiegłym Ale chętnie ubiegu. robił za tło podczas tej konferencji. Chętnie robił za, za, za tło. Zamiast interesować się sprawami miasta, prezydent interesuje się sprawami szeroko pojętej polityki, bo tam już go bardzo, bar, bardzo ciągnie. I to się wszystko łączy. To się wszystko łączy, bo na stronie czasu na Opole na, y, mamy relacje takiej debaty, która odbyła się w ubiegłym tygodniu jest to była to debata poświęcona kulturze politycznej, debacie politycznej. Bronisław Komorowski, Marszałek Grocki, były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam, Adam Bodnar i jeszcze na dokładkę autorytet nad wszystkie autorytety Adam Michnik. Adam Michnik. Adam Michnik. Debata jest tutaj na stronach Czasu na Opole określona tytułem na dnie, czyli o publicznej debacie w Polsce. I tak, dają taki tytuł, i dają Sławomira trasa. Człowieka, który zbrukał polską debatę publiczną i de facto też sprowadził ją na dno. Podobnie jak zrobił to Donald Tusk. Podobnie jak zrobili to również bohaterowie tej mają debaty. Mają na listach, na trzecim miejscu, na liście Koalicji Obywatelskiej z Opolszczyzny startuje Witold Zębaczyński. Człowiek, który potrafił Patryka Jakiego zaatakować nawet jego, jego chorym synem. Człowiek, który jawnie mówi, co, co, co należy robić z pisma. Wręcz osiem gwiazdek, hasło wyryte na swoim samochodzie. to swoje I ci, credo polityczne. Ci ludzie debatują na, na, na temat kultury. Prezydent Komorowski, który mówił, że trzeba lać się dechą. Z demokratycznie wybranym polskim rządem. A jak były strzały rządem. do prezydenta Lecha Kaczyńskiego w, Gru w Gruzji, to mówił, że ślepy snajper był Jaki prezydent taki Jaki zamach? prezydent taki No nie, to, to po prostu. To, to, czy, tutaj można byłoby wymieniać zasługi wszystkich tych ludzi. Adam Michnik, jego odpowiedzi do. Dobrze, to nie były może miłe zaczepki, proszę pozdrowić brata. Jak wiemy. To jaka jest przeszłość? Stefan Michnik, proszę sobie wygooglować, kim był brat, jakie wyroki wydawał i na jakich ludziach Dlaczego? Jest komunistycznym zbrodniarzem no, czyli, tutaj jest komunistycznym bez dwóch zdań możemy to mówić. Ludzie no, jednak no, powiedzieli do niego, no, proszę pozdrowić brata, brat unikał. I padły słowa o i, skór. Ach, no to nawet w, w, w cywilizowanym języku się nie używa po prostu. Po I sposób akurat sposób jak, taki, jak taki tak się unosi Adam Michnik, to się nigdy nie zająknie. Zawsze te obelgi le lecą, lecą z jego bo bo płyną. wszystko można. On może wszystko, a potem mówi, że to jest jakaś abstrakcja, że Kaczyński nazywa Tuska samym złem. No to jest, znaczy, nie wiem, mi się nawet ciężko to... Ja bym chętnie to, nie wiem, wysłuch to. Albo musiałbym zejść do ich poziomu, żeby może oni zrozumieli... Nie, nie, tego, tego wszystko, nie robimy. Ale tego nie będziemy, tego nie będziemy robić. Natomiast, natomiast, szanowni państwo, mamy felieton urzędnika Rudnika minął tydzień. I mamy tutaj taki tekst właśnie o tym, o, tym, o, tym, o tym źle, że prezes Kaczyński nawoływał do głosowania na PIS, która jest partią uczciwości, tutaj partia uczciwości jest w cudzysłowie, w odróżnieniu od partii złodziei. Natomiast Tusk to personalizacja zła w Polsce, to czyste zło. I teraz uważaj, Tomku, urzędnik Rudnik jedzie dalej. Lżenie ludzi, dehumanizacja przeciwnika to praktyki narganne, znane dotąd głównie wśród zamordystów. Tycznych uzurpatorów, których retorykę najwyraźniej zdecydował się przenieść prezes PIS. No, matko boska. Stączniemy pisowską święci, szarańczę ze prostu... zdrowego drzewa polskiego państwa. Tak, tak, strącimy. Piso to nie była dehumanizacja. Szarańcze. Nie, no, w ogóle co pisie, Kaczyńskiego. Co, co po depisyzacja, de de Tak jak, jak była deratyzacja i deratyzacja. No, tak no przecież Kaczyńskiego nigdy nie nie No proszę państwa, Ryszard Wilczyński, również kandydat koalicji obywatelskiej do Sejmu mówił o tym, że pisowcy to de facto szczury i trzeba ich deratyzować. Przecież i teraz ten człowiek. Ten człowiek, urzędnik Rudnik, wypisuje takie bzdury w czasie, w którym Donald Tusk po prostu obśmiewa, jak może, może, może jedźmy tym językiem, dehumanizuje prezesa. Wicepremiera państwa polskiego Jarosława Kaczyńskiego, jak może, na każdym kroku. Naprawdę. Po prostu próbuje go ośmieszyć nie merytorycznie, tylko a tam Kaczyński to on tam zawsze był niski, zawsze miał. Tak do jest, tego jazdy, nie, za ma nie ma prawa jazdy, nie ma prawa jazdy, nie ma tam w banku, konta, tak. nie ma Tury, tego. Ale nie! Jak Kaczyński powiedział. Tusk to jest personalizacja zła w Polsce, to Matko Boska, co on powiedział. Jej... Wszelkie granice Uch. zostały złamane. Wszelkie. Zostało nam kilkadziesiąt sekund. Jeszcze jedna kwestia, bo Czas na Opole napisał odkrywczo, że mamy trzy tomy powieści behawiorysta Eugeniusza Mroza, człowieka, który dla promocji Opole... Remigiusza. Zrobił, Remigiusza, nie, Remigiusza mroza. E, Pomyłka freudowska, trzeba powiedzieć. <laughs> Remigiusza Mroza. E, I to pisarz, który zrobił tak wiele dla promocji e, Zrobił tak wiele. miasto. Naj naj najbardziej poczytny pisarz chyba w historii Polski, Sienkiewicza nawet przebił. Mieliśmy serial w Opolu kręcony. Kręcony dzięki, dzięki temu, że już te Mróz y, y, osadził behawiorystę i y, jego bohatera Gerarda Edlinga w Opolu. I tu, co tu pisze czas na Opolę? Cykl o Gerardzie Edlingu liczy na ten moment trzy tomy. Behawiorysta, iluzjonista, ekstremista. Ludzie, cztery. Jeszcze jest kanibalista. Jeszcze wy tutaj dopisujecie w jakich latach się ukazał. Nawet nie macie pojęcia ile tak naprawdę tego wyszło. Nie macie pojęcia ile y, wydał książek o Edlingu autor y, książki, która dzięki której Opole jest i y, jest promowane w całej Polsce. I, I my same... to wyjaśniamy, stawiając kropkę w tym odcinku czasu. Czas na naprawdę. I już zapraszając na kolejny czas naprawdę. Zapraszamy, za bo za tydzień pokażemy Państwu z będzie, będzie się działo, się naprawdę, naprawdę będzie się działo. Dziękujemy do zobaczenia. Do zobaczenia.